Dzień dobry, nazywam się Artur Płuska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. Miniony tydzień przyniósł duże zmiany na bazowych i wschodzących rynkach stopy procentowej. W strefie euro rentowności niemieckich 10-letnich obligacji silnie wzrosły aż o 17 punktów bazowych w okolice 0,3%. Za oceanem amerykańskie 10-letnie obligacje również osłabiły się, ale silniej niż europejskie. Ich rentowności wzrosły aż o 37 punktów bazowych do poziomu 2,15%. Tak potężną przeceną przywitały rynki bazowe wygraną Donalda Trumpa w wyścigu o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie na starym kontynencie, jak i za oceanem, wraz ze wzrostem rentowności wzrosły premie za ryzyko kredytowe dla obligacji rządowych spoza rynków bazowych. Dlaczego tak rynek zareagował i co kryje się za przyszłą prezydenturą tego republikanina? Donald Trump w swoim programie wyborczym zapowiadał m.in. zwiększenie wydatków infrastrukturalnych, renegocjacje umów międzynarodowych, zwiększenie protekcjonizmu i wspieranie sektora wydobywającego ropę i gaz przy jednoczesnym odrzuceniu polityki wspierającej odnawialne źródła energii. Większe wydatki infrastrukturalne to wyższy wzrost gospodarczy i idąca za tym inflacja. Argument oczekiwanej inflacji jest wzmacniany obecnie silnym rynkiem pracy, który może przełożyć się na presję płacową i później pojawi się inflacji. To z kolei będzie wymagało większej reakcji ze strony Fedu w postaci podwyżek stóp procentowych niż wcześniej zakładano, co rynek już dyskontuje. Wyższe wydatki publiczne i obniżenie podatku będzie musiało przełożyć się na dalszy wzrost zadłużenia, być może szybciej niż wcześniej rynek to zakładał. To również jest dyskontowane. Ponadto w wyższych rentownościach znalazła się niepewność co do kształtu polityki gospodarczej, handlowej czy zagranicznej w Stanach Zjednoczonych i nowe związane z nią ryzyka, które niesie ze sobą prezydentura Donalda Trumpa. Umocnienie się dolara amerykańskiego dla gospodarek wschodzących, które w większości są zadłużone w walucie amerykańskiej, oznacza wzrost kosztów zadłużenia, które i tak stały się dużym ciężarem po spadku cen surowców. To z kolei znalazło odzwierciedlenie wyższej premii za ryzyko kredytowe. Na rynku ryzyka kredytowego korporacyjnego w segmencie ryzyka inwestycyjnego w Europie doszło do wzrostu premii za ryzyko kredytowe. W segmencie ryzyka spekulacyjnego premia pozostała bez zmian. Z kolei w Stanach Zjednoczonych nastąpił spadek premii za ryzyko kredytowe, zarówno w segmencie ryzyka inwestycyjnego, jak i spekulacyjnego. Rentowności obligacji korporacyjnych w segmencie poziomu ryzyka inwestycyjnego silnie wzrosły. Większy wzrost rentowności w tym segmencie w Stanach Zjednoczonych identyfikujemy z faktem, że są tam notowane obligacje wielkich zinternacjonalizowanych korporacji, których wyniki finansowe mogą być obarczone wyższą niepewnością w związku ze zmianami w polityce handlowej Stanów Zjednoczonych. Ponadto warto zwrócić uwagę, że przy perspektywie szybszych podwyżek stóp procentowych obligacje segmentu inwestycyjnego stają się mniej atrakcyjne dla inwestorów. Natomiast premia za ryzyko kredytowe dla korporacji amerykańskiej silnie obniżyła się, a dla europejskiej wzrosła. Spadek premii w Stanach Zjednoczonych to wynik szybszego wzrostu stóp wolnych od ryzyka niż rentowności obligacji korporacyjnych. Mocniejsze odbicie stóp w Stanach Zjednoczonych wynika z oczekiwań rynkowych, że tam stopy procentowe Fedu szybciej wzrosną niż wcześniej się tego spodziewano. Rentowności obligacji segmentu ryzyka spekulacyjnego wzrosły, przy czym silniejszy wzrost miał miejsce w Europie niż w Stanach Zjednoczonych. Dysparytet pomiędzy rentownościami obu rynków obniżył się o 8 punktów bazowych. Mniejszy w Stanach Zjednoczonych niż w Europie wzrost rentowności w minionym tygodniu jest efektem wpływu oczekiwań rynkowych, że amerykański sektor przedsiębiorstw zyska na zapowiadanym podczas wyborów prezydenckich programie polityki gospodarczej. Bowiem w segmencie ryzyka spekulacyjnego notowane są obligacje podmiotów, które w większości charakteryzują się lokalnym zasięgiem swojej działalności. W efekcie wzrostu stóp wolnych od ryzyka oraz rentowności obligacji korporacyjnych w Europie w segmencie ryzyka spekulacyjnego premia za ryzyko pozostała bez zmian. W Stanach Zjednoczonych nastąpił silny ich spadek. Na rynku derywatów kredytowych dla segmentu obligacji korporacyjnych o ryzyku inwestycyjnym nastąpił w Europie 3-punktowy wzrost stawek z ryzyko kredytowe, natomiast za oceanem nastąpił 5-punktowy spadek. Podobne trendy miały miejsce w segmencie obligacji korporacyjnych o ryzyku spekulacyjnym. W Europie stawki ryzyka silnie wzrosły, a za oceanem obniżyły się. W minionym tygodniu marże kredytowe polskich obligacji bankowych nieznacznie obniżyły się. Zmiany marż kredytowych dla polskich podmiotów odbywały się w obliczu stabilizacji marż w europejskim sektorze finansowym. W związku z problemami w europejskim sektorze bankowym nadal spodziewamy się, że polskie aktywa powinny względnie zyskiwać, a tym samym obniżać się marże kredytowe. Dziękuję za uwagę, mówił Artur Płuska, strateg PKO Banku Polskiego.